Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie, a zwłaszcza serdecznie i ciepło witamy nasze panie. I od razu na początek gorące brawa od pań dla pań. I od panów dla pań oczywiście. Cieszymy się bardzo, że jest nas tutaj tak, można powiedzieć, liczna grupa, bo frekwencja teraz po pandemii, zresztą w zeszłym roku koncert dla kobiet się nie odbył, mimo że już jest tradycją, bo pandemia była w bardzo, że tak powiem, dużym galopie wtedy. Dziś na szczęście po 2 latach możemy się spotkać i proszę Państwa, ja chciałem w imieniu pana burmistrza, który no przepraszam, że nie może być, bo zajmuje się między innymi w tej chwili, mają cały czas sprawy i tematy z uchodźcami z Ukrainy, których będzie coraz więcej na naszym terenie. Proszę Państwa, także w imieniu burmistrza, swoim pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury, panowie to się wyrażą w swoim też imieniu, ale myślę, że w imieniu wszystkich panów, którzy tutaj są na sali i których tutaj nie ma z nami, chciałem paniom życzyć wszystkiego dobrego, wszystkiego, czego sobie wymarzycie. Przede wszystkim chyba w tych czasach spokoju i zdrowia. Także... Normalności. Normalności, uśmiechu mimo wszystko, bo uśmiechem można zwalczyć mnóstwo zła. Dlatego wszystkiego dobrego, drogie panie. Żyjcie długo i szczęśliwie, a dla państwa za chwilę wystąpią nasi przesympatyczni panowie pod dowództwem Józefa Kaniowskiego. Gorące brawa dla naszych panów. Program cały oczywiście wyreżyserowany, scenariusz, no i oczywiście oprawa muzyczna i tekstowa również Józef Kaniowski. To pierwsza część koncertu, a później zespół Remedium. Gorące brawa, siedzą już, czekają na swoją kolej, są na razie wśród was, a potem przejdą tutaj na drugą stronę i będą już naprzeciwko was. Także ja się bardzo cieszę, bo my też jesteśmy bardzo wypuszczeni frekwencji, bardzo wypuszczeni publiczności, chociaż przez ostatnie 2 tygodnie zrobiliśmy już chyba 8 imprez, ale ta frekwencja jest najlepsza. To świadczy o tym, że albo będzie najlepszy koncert, albo po prostu zaczynamy się z powrotem przyzwyczajać do chodzenia na imprezę, czego Państwu i sobie życzę. Wspaniałej zabawy. Teraz przed wami ukaże się człowiek orkiestra.
i dyrygować umie, nawet całym Domem Kultury. I w brydża umie zagrać, tylko nie lubi, jak mu w karty zaglądają. Pamiętacie, 2 lata temu. I na gitarze zagra bluesa. Własna kompozycja pod tytułem Ucieczka z więzienia. Utwór trwa tyle, co ucieczka, czyli 15 sekund. A także wszystkie miejscowości w naszym województwie, które kojarzą się z wami, drogie panie. Zbyszek Ziółko, nie wiem, co tym razem wywinie, ale dajcie mu szansę oklaskami. Proszę państwa, Józef mi taką reklamówkę dużą zrobił. Ja zadał mi zadanie, żeby coś ewentualnie stworzyć i żyjemy, jak mówię, ktoś nas przeklął chyba już niejednokrotnie starym chińskim przysłowem, obyś żył w ciekawych czasach. Ja trochę w tych rzeczach, które napisałem, one od razu przeze mnie są długie specjalnie, także nie martwcie się państwo. W każdym bądź razie napisałem parę słów. Jest parę tam treści aktualnych, co świadczy o tym, że to jest naprawdę świeżo napisane. I proszę państwa, jakbym chciał tu zgrywać bohatera, to szanowne panie, bym powiedział, że te okulary specjalnie sobie kupiłem, bo to są damskie okulary na ten występ. Ale nie, po prostu na swoich usiadłem. I jedyne w aptece 1,75 były damskie i kupiłem sobie. I na razie chodzę, bardzo mi do twarzy z tego, co mi mówią, ale nie zmieniłem orientacji, nie bójcie się. Na razie zmieniłem tylko okulary. Specjalnie na Dzień Kobiet. Tak jest. Także tak jak mówię, mógłbym tutaj naprawdę mówić, że to dla was wszystko i tak dalej, ale nie, po prostu 1,75 były tylko damskie. Dzień Kobiet dla wielu trwa od rana do zmroku. Dla kobiet powinien być każdy dzień w całym roku. To taka pierwsza fraszka na początek. Były mody na imiona. Izaura, Eufemia, teraz najmodniejsze będzie imię od zaraz, pandemia. Nadawać je będzie można, gdy panna dorośnie, bo będzie już wtedy widać, czy ma cechy nieznośne. Przy chrzcie będzie imię inne, na przykład szczepionka, dając dziecku nadzieję, że nie będzie zaraza, a wspaniała żonka. I myślę, że to... A, nie będę mówił, państwo się sami domyślą. Właśnie, panie. Gdyby kobiety wcześniej wiedziały, jakiego urodzą chłopa, to ewentualnym ojcom dałyby, ale tęgiego kopa. Jak dobre byłoby w praktyce na pewnym etapie takie damskie kopy, widać dziś bardzo mocno na wschodzie naszej Europy. Kobiety, bierzcie więc ewentualnych partnerów mocno w fazie wstępnej pod lupę, by nie zajść z nimi zbyt daleko i w odpowiednim momencie kopnąć gościa w dupę. Przepraszam za słowo kopnąć. To wszystko, co dla państwa przygotowałem. Mam nadzieję, że chwila uśmiechu w tych dziwnych czasach i chwila refleksji przy towarzyszącemu temu uśmiechowi się przyda. I proszę państwa, zostawiam wam już w tej chwili sam na sam już tutaj w tej chwili z grupą estradową, częścią męską pod dyrekcją i szefostwem Józka Kaniowskiego, a potem będzie grupa Remedium. Gorące brawa! Szanowne panie i szanowni państwo, gdy ponad miesiąc temu pisałem scenariusz dzisiejszego spotkania, mówiło się o wojnie, ale nikt nie wiedział, że to będzie totalna wojna na Ukrainie i Ukraina zrównana z ziemią. Dlatego jest potrzebna ta chwila dygresji, bo tego się nie spodziewałem, ani wy na pewno. Chcemy dzięki telewizji panu Marianowi, że tu dzisiaj jest, włączyć się w ten nurt. Proszę bardzo, proszę wejdźcie, śmiało, szukajcie miejsca i siadajcie. W ten nurt głębokiej solidarności z Ukraińcami i z Ukrainą i z bohaterskimi żołnierzami, które jej bronią. Może tam do góry, tam są wolne miejsca, proszę iść do góry. I
pierwsze, chciałem, ten koncert dzisiejszy był zaplanowany tylko dla państw gminy Głubczyce, ale pozwólcie, że poszerzymy go dla wszystkich żon i matek z Ukrainy. I, a jeszcze przy okazji dziękuję za waszą solidarność, za naszą, bo wszyscy już i w kościołach, i w straży, i harcerze, i różne organizacje uczestniczyliśmy w tym, żeby Ukrainie pomóc. To piękne jest. A najpiękniejsze to, co kilka dni temu w telewizji usłyszałem od ukraińskich kobiet. Kocham Polskę i kocham Polaków. To jest największy międzynarodowy order, jaki otrzymaliśmy my Polacy. Za naszą solidarność i miłosierdzie. Piękny gest. Mam nadzieję, że zasypie rowy, bo są głębokie rowy między Ukrainą a Polską i nie chcę się historycznie tutaj zgłębiać. To tyle. I dowodem tego są też Ukraińcy już na naszym terenie. Już ich przyjmujemy, prawda? I gmina, i powiat. I między innymi pan Krzysztof, który dzisiaj występuje, opiekuje się nimi. Także mamy tego dowody i to jest piękne. A więc ten koncert poszerzamy dla wszystkich kobiet w Ukrainie, ale także w Moskwie, w Rosji, na Białorusi, tym wszystkim paniom, kobietom dzielnym, które miały odwagę podnieść pięść przeciwko tyranom. Za to im grozi, nie tylko łagry im grożą, ale być może i śmierć. My tego nie wiemy, także to jest wielkie bohaterstwo. Także wszystkim tym kobietom dzisiaj ten dzisiejszy koncert dedykujemy. Już bardzo proszę, rozluźnijcie się, już nic takiego poważnych treści nie będzie, ale te musiały paść. Już w raju Ewa czegoś niecierpliwie szukała, jak to kobieta, i znalazła węża. Mniejsza o to, jak on tam się znalazł, ale stało się, musiała Ewa maczać w tym palce. Od tej pory mówią, gdzie diabeł nie może, tam babę poszle. I tak jest do dziś. Adam jest głową, a Ewa szyją, która tą głową kręci. Politycy mówią teraz, że ogon psem obraca. I tak to już jest. Chłop udaje, że rządzi, a baba tak samo jak on też udaje, że on rządzi. Jakby tego było mało, chłop udaje, że to on wymyślił dzisiejszy dzień, Dzień Kobiet. Stąd tutaj my, naiwniaki, dzisiaj jesteśmy. Ale skoro już tu jesteśmy, to na początek zaśpiewamy kilka piosenek o górach. A dokładnie to Dominik zaśpiewa o dziewczynie, która chciała pojechać w okolice Cieszyna, gdzieś na Złoty Grań. Ale nie sama. Przychodzi do mnie z uśmiechem na twarzy. Przychodzi co dzień słodka dziewczyna. I prosi czule, prosi do łez, bym z nią pojechał wprost do Cieszyna. Olelali, olelila, a w moich myślach deszcz i łza. Olelali, olelila, a w moich myślach deszcz i łza. Mnie w domu dobrze, więc kombinuję, choć trochę szkoda ust malowanych, błękitnych oczu, w których tkwi żar, niewystudzony, nieokiełznany. Olelali, olelila, a w moich myślach deszcz i łza. Olelali, olelila, a w moich myślach deszcz i łza. Trudno się oprzeć, wchodzę w ten żar, bo taka chwila szybko przemija. I tańczę, tańczę, nim skończą wal, nim w świat odjedzie moja dziewczyna. Olelali, olelila, a w górach tylko deszcz i łza. Olelali, olelila, a w górach tylko deszcz i mgła. Thank you.
Gdy przyjdzie miłość, nie mów jej nie, bo może więcej cię nie odnajdzie, tylko wspomnienie na serca dnie. Na zawsze w myślach mych pozostanie. Ole lali, ole lila, a w górach ciągle deszcz i łza. Ole lali, ole lila, a w górach ciągle deszcz i łza. Trudno się oprzeć wchodzę w ten żal. Antoni Strączy-Wilk zaprezentuje swoje dwa ostatnie wiersze. Ostatnie nie oznacza tutaj, że już ich więcej nie napisze, ale że one są najnowsze, czyli dzisiaj odbędzie się ich prapremiera. Jeden z nich, niczym u Jana z Czarnolasu, opowiada o życiu na wsi. Ta wieś nazywa się Zawiszyce. Pewnie słyszeliście. A drugi jest przeznaczony wyłącznie dla pań posiadających tytuł w polskiej literaturze szczególny. Teściowa. Myślałem, że się domyślicie. A po tych wierszach Jurek wykona piosenkę do własnego tekstu. Zawiszyca. Zawiszyca. Pomóżcie mu włączyć mikrofon. Jeszcze raz, teraz. W Zawiszycach. Budza się rano, słysza coś gru. To moje serce, Kajsik, durć gnu. Wali tak ostro, jak dwa motory. Wyłaża z łóżka, Jurzek jest chory. Do muszli trafić też bieda mą. Ale co zrobić? W chałupie rzek są. Potem się gola i myja zęby. Od lot przyglądą się moi gębie. I coraz więcej zmarszczek widza. Trudno, mom, ja się nie wstydza. Robię śniadanie, szaską rzek szklunka, tomata, szałot i jedna krumka. A po śniadaniu gimnastyka, żeby nie musiał sięgać po kryka. No i tabletki zjeść by trzeba, aby za gibko nie iść do nieba. Żeby najduży jak ino moga był niezależny, proszę więc Boga, żeby mnie wspierał i dował siły, by nie zatkały się moje żyły. Żeby mnie trzymał przy zdrowiu jeszcze, choć jak się schylą, wszystko mi czeszczy. A to mi w krzyżu czasem śmignie, jak człowiek czasem ciężko coś dźwignie, a to ci paluch u nogi spuchnie. Jak się coś dzieje, to nie jest nudnie. Na łobie od panszkraut, kartofle, kapusta albo wodzionka. Jak będzie mało, to się zjem krumka. Legna się trochę po tym obiedzie, przecież nie mogę cały czas siedzieć. O trzeci kawa, no to już drugo. Coś ku kawie? Nie, się odchudzą. Żebych był czasem ze sobą w zgodzie, zrobię coś w doma, zrobię w ogrodzie, drzewa narąbia i da do szopy. Podobno robią tak wszystkie chopy. We wtorek na chór, w piątek na basen, w pielu na pola, w piecu na pola, jak trzeba czasem, na jesień żniwa i moje zbiory i zapominam, że rzech jest chory. Schyli się czasem już nie poradza, ale rzech żywy jeszcze się radza. Trzy koty moje nafutrowane, wszystko zrobione, wszystko zadbane. Pampersów jeszcze nosić nie muszę, nawet na sznapsa czasem się skusza.
8 marca, Dzień Kobiet, były już żony, matki, wdowy. 8 marca nie było jeszcze teściowej. Wszak teściowa to ważne stanowisko. Gdy coś się dzieje, zawsze jest blisko. Gdyby nie ona, nie byłoby małżeństwa. Chociaż już się wtrąca w czasie narzeczeństwa. Czasem jak kłótnia potrafiła godzić, w skrajnych sytuacjach zięciowi dogodzić. Wie wszystko najlepiej, na wszystkim się zna, gdy ma dobry humor i na piwo da. Gdy cię ma odwiedzić, nie, bo wyjeżdżamy. Gdy ją potrzebujesz, to zadzwoń do mamy. Kiedy dzwoni do drzwi, udajesz głuchego. Gdy cię opierdziela, udajesz niemego. Pierwsze kroki przy wnuku kto stawia? Teściowa. Gdy coś nie pasuje, a to stara krowa. Znamy powiedzenie teściowa i żmije. Żmije pozdychały, a teściowa żyje. Widzisz więc w swym życiu z żeniaczki profity. Chciałeś mieć małżonkę, a masz dwie kobity. Potrafisz docenić teściowej zasługi? Rachunek do spłaty byłby bardzo długi. Przecież miłość powinna
życie jest jak broń obosieczna, ale przyjdzie jeszcze życia blask. Bo jak zawsze po burzy wyjdzie słońce i usłyszymy uczucia trzask. I może będzie już tak aż do końca. Pomiędzy Zubrzycami a Braciszowem znajduje się wzgórze, na którym spotykali się młodzi z obu tych miejscowości. Wśród nich ona, Lodzia, i on, Krzysiek. Morza tam wprawdzie nie było, ale ciągle jej obiecywał, że kiedyś ją tam zabierze. Nie kłamał, więc ma teraz o czym wspominać. Jak morze szumiało, ty szeptałaś, to nie są marzenia. Cudny uśmiech odbijał się w wodzie. Nie ma ciebie i marzeń już nie ma. Jak morze pachniało, ty tańczyłaś, to świat cały tańczył. Kryłaś w oczach namiętne uczucia. Dziś spojrzenie twe nic już nie znaczy. Nasze serca gorące, splecione, razem z deszczem spłynęła do wody. Miłość, która zgasiła swój płomień. Samiuszkich Tatr przygnało po wojnie do Głubczyc, przynajmniej ojca, i teraz ciągnie wilka do lasu. Pomiędzy Limanową a Sączem znajduje się wzgórze takie już trochę większe niż to w Braciszowie. Ono nazywa się Kostrza. W cieniu tej góry opala się nasz wilk, którego ciągnie do lasu. Niczym Jan,
Kochanowski w cieniu swej czarnoleskiej lipy i snuje nam wiersze te drugie o deszczu i o kostrzy pierwsze. 2 lata temu od tych wierszy nazwany był Królem Jerzym Pierwszym. W cieniu kostrzy, już za kostrzą dzień powoli schodzi i noc straszy nas swoim cieniem. Gwiazdy się na niebie rozsypały i spadają srebrzystym strumieniem. Orion napina swój łuk, Kasiopea wielkim wozem turkocze, słońce swym złocistym wiatrem rozwiewa Bereniki warkocze. Serce bije w piersi coraz śmielej, piękno i deszcz przenikają na wskroś. W nozdrza wkrada się zapach z siana. Tego nigdy nie będzie dość. Jest chwila, w której wszystko cichnie i gwiazdy tracą swoją moc. Dzień nie pozwoli zapomnieć, że ten urok przywróci znów noc. Pora na deszcz. Przyszła pora na deszcz. Świat się cały za szybą rozpłynął, jednak światła trochę jest, bo księżyc blady za chmury wychynął. Krople deszczu chlupią w kałużach, tworząc małe srebrzyste kopułki. Będzie padać przez 40 dni, jak mówią podstarzałe jaskółki. W takich chwilach marzę o lecie, ciepłym wietrze, włóczędze po górach. Trudno sobie wyobrazić słońce, kiedy cały świat tonie w chmurach. Gdy 20 lat miała, wtedy z Głubczyc wyjechała. Mówiliśmy wcześniej o górach, tych mniejszych spod Braciszowa i tych większych aż od Tatr. Kobieta, o której teraz mowa, też z górami ma jakieś konotacje, bo z domu nazywa się Podgórska, a po mężu Jagiełło. To jej wiersze dzisiaj śpiewamy. Krzysiek już śpiewał o morzu, a teraz Dominik wykona wiersz pod tytułem Bez ciebie znów. Miłość plącze się między strony.
tylko być można. Jesteś, tęsknisz i pragniesz i szlochasz. Tylko powiedz, czy dla mnie to wszystko? Czy potrafisz na zawsze tak kochać? Płaczesz deszczem tak smutno za szybą. Tylko żaby rechoczą w sadzawce. Miłość plącze się między strofami. A ja nie wiem, czy wrócisz tu dla mnie. Płaczesz deszczem tak smutno za szybą. Temu rozpoczęliśmy cykl fraszek autorstwa Jurka. Dziś kontynuując tę trochę frywolną i wesołą serię, zapraszamy na śmieszki. Tak je nazwał autor. Proszę na scenę autora Jerzego i asystenta Krzysztofa. Sztućce. Pokłóciły się raz sztućce, w czyjej lepiej leżeć ręce? Męskiej? Damskiej? Czy młodzieńczej, a może w dziecięcej? Nóż się widział w damskiej, widelec zaś w męskiej. Łyżka chciała być w młodzieńczej, łyżeczka w dziecięcej. Nie doszli do porozumienia. Często tak z kłótniami bywa, bo nieważne czyja ręka, byle była ta właściwa. Zegar budzik. Budzik jest przydatny w życiu. Budzi nas do pracy rano lub w sobotę po wypiciu, po kochaniu albo przed, jak złośliwy stary zgret. Stoi sobie na kredensie albo gdzieś na szafce nocnej i terkocząc z całej siły wbija dźwięk w mózg coraz mocniej. Czeka, aż otworzysz oczy. Wtedy cichnie i z uśmiechem szepce ci namiętnie w ucho, że uchronił cię przed grzechem. Widły gnojne. Widły gnojne, groźne narzędzie w gospodarstwie, znajdziesz je wszędzie. Są w stodole i w oborze, albo leżą gdzieś na dworze, porzucone, zapomniane. Tęsknią, czekając na zmianę, gdy znowu będą potrzebne. Lecz te widły optymistki szczerzą zęby i styliskiem podpierają się czasami, już niedługo będą z nami. Chociaż gnoju wszędzie pełno, teraz z pychem sprzątać będą. Chochla. Raz babcia chochlą kaszkę nalewała wnuczkowi, który słabo jadał. A dziadek, karmiąc go łyżeczką, mądrości różne opowiadał. Że kaszka zdrowa jest i smaczna, że daje siły, i czasami, gdy będziesz jadał ją w dzieciństwie, możesz mieć też większego ptaszka. Babcia to słysząc, jak nie machnie chochlą, którą trzymała w dłoni, świsnęła dziadka prosto w ucho, nie dotykając nawet skroni. Potem schyliwszy się nad stołem, widząc, że się tym nie przestraszył, szepnęła drwiąco: ty w dzieciństwie na pewno nie jadałeś kaszy. Za chwilkę scenka rodzajowa na dworcu kolejowym w mieście
G. Serwus, stary. Nie znam cię, ale cześć. Dzięki. Skąd ten pociąg? Stamtąd, a bo co? Bo chciałem jechać tam. A ten pociąg jest stąd? A gdzie chcesz jechać? Tam. Jak tam, to nie jest stąd, tylko stamtąd. A kiedy ten pociąg przyjedzie tu, jeżeli nie jest stamtąd? No na pewno przyjedzie skądś. A skąd ty to wiesz? No bo ja jestem stąd. A każdy, kto jest stąd, a nie stamtąd, to wie, że najważniejsze jest tu, a nie tam. Mhm. To jak ja przyjechałem stamtąd, to ja już teraz jestem stąd. Nie, bo chociaż jesteś stamtąd, to nigdy nie będziesz stąd, bo nigdy ten, kto jest stamtąd, nie będzie stąd. Aha. Kochane kobiety, po tych frywolnych występach czas na piosenkę, a będzie to kołysanka pod tytułem Dobranoc już kochanie pani Podgórskiej z domu, do wiersza Teresy Jagiełło, oczywiście po mężu. Nie wiem, czy ona jest dzisiaj na sali, miała być niespodzianka, ale żeśmy się w tym tłumie nie spotkali. Śpiewa Wiesław Staszewski, już się tutaj ukazał publiczności szerokiej. Wierzyć, że popłynę.
Ostatnią solową piosenkę pod tytułem Biegnę do miłości ponownie do tekstu Teresy Jagiełło wykona ponownie Dominik Wąsik. Widzicie panie same, że bez kobiety nie tylko na widowni, ale także i na scenie ten koncert by się nie odbył. Dominik, biegnę do miłości.
cudny słyszę, nasza nutka dźwięczy. Srebrne gwiazdy świecą na błękitnym niebie. Może kiedyś jasnym drogowskazem będzie. Poprowadzić zechcę już prosto do ciebie. Do ciebie. Płatki róż rozrzucam, niech zapachem wabią. Wierzę, że je dla mnie wszystkie znów pozbierasz i przyniesiesz w dłoniach ze swoją miłością. Już nie będzie kiedyś tylko Państwem niekończąca się opowieść o nienawiści i do czego ona może doprowadzić, gdy kobieta weźmie ją w swoje ręce. Jak kot został mężem polnej myszy, ballada. Pantomima. Niektórzy mówią, pan to nie ma, a pan to ma? Pytają drudzy. Zapewniam, że ci dwaj w pantomimie mają. Stary kot raz się wyrwał z rodzinnej uwięzi. Myśli sobie, zobaczę, co w polu się dzieje. Czy już rośnie marchewka i czy lód topnieje? Choć to dziś 8 marca śnieg po miedzach leży. Wtem nałoży swe ślepia na okular, w ciszy patrzy, a tu dziur pełno od harcownych myszy. Włos się zjeżył, sieć sterczy jak lanca do boju, myśli błądzą, kocisko nie ma dziś nastroju. Ale myszka zwinniutka, co w miedzy siedziała i swym bystrym spojrzeniem kota namierzała, myśli sobie, dzień kobiet, święto w całym kraju. Niech kocisko odpocznie, dam mu trochę raju. I chwyciła pod ramię kociska starego, co już ślepy i głuchy i węch do niczego. Dma kot, pewnie moja ta stara kocica, tak podaje mi ramię i nadstawia lica. Co mi szkodzi? I musnął jęzorem po dłoni. A ta dłoń delikatnym smakołykiem woni i obudził się lwisko w zdechłym starym kocie. Wspomniał, zaraz po wojnie w kargulowym płocie, jak w niewolę popatrzy na sznur nanizany, czuł ten zapach, co żadne fiołki go nie zguszą. Serce się rwie do boju, zew krwi zleciał z duszą, już chce paszczę otworzyć. A tu panna szara, lekkim gestem do tanga kociska zniewala. Chętniej by powalcował, ale tango grali. Tango milonga.
Więc ją ujął w pół pasa i tak mkną po hali. Widzicie, jak zasuwają. Po tych łąkach zielonych, po tych szumnych gajach. Tango mi longa. Że w kocisku amorem ciało się nastraja. Nie dostrzegłszy, że polna myszka z nim wywija, ją się prężyć, muskuły sterczą aż po szyję. Gdyś jest ślepy i głuchy, sił nie nadwerężaj, bo cię myszka z tygrysa przerobi na męża i choć głowa jest pełna wzlotów, westchnień, marzeń, zamiast zatańczyć walca, będziesz pantoflarzem. La, 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 la. I choć głowa jest pełna wzlotów, westchnień, marzeń, zamiast zatańczyć walca, będziesz pantoflarzem. Pantomima Jurek i Krzysiek. Autor tekstu nieznany, choć małymi literami zapisany J.K. Pewnie to Jan Kochanowski. Sprawdźcie w internecie, tam ponoć wszystkie rzeczy znajdziecie. Ale to nie koniec dzisiejszego koncertu, bo zaraz po naszym występie znakomity zespół Remedium pod kierunkiem naszego przyjaciela Kazimierza Łankowskiego. W dzisiejszym koncercie wykorzystaliśmy teksty Teresy Jagiełło. Jest Tereska czy nie? Nie ma. Bo nie chciałem fopa popełnić, bośmy się nie zobaczyli. A chciała bardzo przyjechać. Jerzego Skrzykuta, Antoniego Strączywilka, Zbigniewa Ziółko i Józefa Kaniewskiego, czyli moje. Jeżeli chodzi o muzykę, to nie potrzebowaliśmy ani jednego cudzego dźwięku. Wszystkie to zrodziły się w tym gmachu, w którym w chwili obecnej przebywacie. A w dniu dzisiejszym wystąpili dla was, drogie panie, Dominik Wąsik, Antoni Strączywilk, Wiesław Staszewski, Zbigniew Ziółko, no nie wiem czy jest, pewnie go wcięło, Józef Kaniowski, a to ja jestem, kłaniam się, oraz Knoti Małysz, to znaczy chciałem powiedzieć Koti Pałysz, Koti Mysz, a dokładniej, dałem im czas, żeby się przebrali, Krzysztof Fedorowicz i Jerzy Skrzekut. Na zakończenie zaśpiewamy piosenkę wyłącznie dla pań, pod tytułem Wszystkim Paniom. Piosenka jest tak napisana, aby uhonorować imiona wszystkich kobiet. I gdyby w koncercie brała udział tylko ta jedna piosenka, byłoby możliwe wyśpiewać wszystkie imiona, ale ze względu czasów ograniczeń czasowych zastosowaliśmy skróty myślowe i tam, gdzie jest mowa na przykład o Ani, mamy na myśli wszystkie panie, których imię zaczyna się na literę A. Na przykład Alicja, Alina, Amanda, Aldona, Agnieszka. Jeżeli Beata, to także Bronia, Brygida, Bożena, Barbara, Bena, Bianka, Bogusia i tak dalej, aż do końca alfabetu. Franiu, Franiu, sama
niebieskie oczy jak lazur grażyny, zielone oczy jak szafir haliny, Ireny oczy czarne jak jagody, a oczy jąki cacuszka swobody. Jorka, Jorka, sama widzisz, że do miłości trzeba śpieszyć się. Jorka, Jorka, sama widzisz, że do miłości trzeba śpieszyć się. Krystyna, Lodzia, Lucja, moja ma. Patrycja, Rosalia, Sabina, Teresa, Urma i Wanda, wszystkie tak słodkie jak mała Zuzanna. Zuzia, Zuzia, sama widzisz, że do miłości trzeba śpieszyć się. Wielka miłość powie ci amen. Zuzia, Zuzia, sama widzisz, że do miłości trzeba śpieszyć się. Gdy nie zdążysz, wszystko straci się. Szanowne panie, wszystkiego najlepszego i przy okazji jeszcze wszystkim Beatom, bo dzisiaj są wasze imieniny, mojej żony też. Wszystkiego najlepszego, a teraz zapraszamy Kazimierzu, Remedium.